Tak, inspiracji u nas dzisiaj nie brakuje, moi drodzy. Jesteśmy tutaj na ten piękny rynek w Tarnowie i ja dzisiaj nie jestem sam w kuchni. W końcu nie muszę sam gotować. Cześć. Moi drodzy, Marcin Kostrzyn. Brawo, bardzo dobrze. I on jest lokal tutaj z Eno Tarnowskiego. I to będzie nas gość, tutaj będzie nas prowadził tutaj po tej kuchni regionalnie, zobaczyć, co trzeba to robić. Okej. Okay. Co możemy się spodziewać, jak pójdziemy tam na przykład do Tarnów? Jakie smaki możemy tutaj... Możemy posmakować kuchni zaczerpniętej z kuchni żydowskiej, ponieważ za czasów wojny dużo mieszkańców to byli, przeważnie byli Żydzi. Dobra. Kuchnia ukraińska, kuchnia cygańska. Generalnie wpływy kuchni ukraińskiej, cygańskiej i żydowskiej. Czyli to też bardzo bogata, tak? Tak. Obfitująca w mięso, warzywa, oliwa, smalec. No i jak to mamy mięso, to przygotowaliśmy jeden przepis. Jak mi mówiłeś, to jeszcze nie próbowałem coś takiego. Co robimy teraz? Będziemy robić pierogi nadziewane farszem z białej fasoli, z boczkiem, z wędzonym boczkiem, cebulą. Także będzie smacznie, będzie... Pierogi znamy z różnymi dodatkami. To było okej, ser, ziemniaki, mięso, ale z fasolką nigdy nie. Fasola to jest dosyć ważny składnik tego regionu. Tak, w okolicach Zakliczyna, jakieś 22 km od Tarnowa, dużo uprawia się białej fasoli. Okej, dobra, więc co? Jak robimy? Pójdziemy do przepisu trochę. Mamy boczek, który smażymy na patelni. Tak, boczek smażymy na patelni, cebulę, gdy podsmażymy boczek, dodajemy cebulę musimy podsmażyć. Dobra. Na tuście, który zostanie po boczku, tak? Tak, po boczku, to... bo to jest smak. Cały smak zostaje ten. Dodamy trochę oliwy jeszcze. Dobrze. Okej. Okay. To musimy wszystko podsmażyć. Fasolka. Przygotowujemy wcześniej, moczymy w wodzie, na przykład zostawiamy. Tak, fasolę białą trzeba namoczyć dzień wcześniej w wodzie, na drugi dzień ugotować i ją rozdrobnić. A to dlaczego są większe, a to są mniejsze? Bo to jest fasola piękny jaś z okolic Zakliczyna, a to jest fasola drobniejsza. Więc do tego przepisu lepiej, jako że mamy tą drobniejszą, tak? Tą drobniejszą nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Generalnie nie ma znaczenia. Mamy dwa rodzaje. Tą użyjemy do czulentu, to dobra, będzie danie później. Do pierogów zrobimy z tego drobniejszego. Dobra, czyli mamy tutaj cebula, smażyliśmy boczek, tutaj bardzo ładnie tutaj rozrabiamy tę fasolkę, tak? Tak. I to wszystko wyląduje tutaj, rozumiem, tak? Tak, to jak przestygnie, wyląduje nam tutaj. Dobra. I zrobimy farsz. Dobra, no tutaj o tak od razu. My farsz przygotowaliśmy trochę wcześniej. Jak przyprawiamy? Co dodajemy tak dodatkowo do tego farszu? Do farszu dodamy pieprz, sól, ale dopiero po usmażeniu, po dodaniu, po wymieszaniu, ponieważ boczek jest wędzony, jest słony. Dobra. Więc musi być po prostu to na samym końcu. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj czekamy na ten boczek. W międzyczasie też to przygotujemy ciasto. Ja tam to skocie, będę tu swój susie. Tak, dobrze. Ciasto, jak to robimy? Ciasto. Mamy 500 gram mąki, dodajemy dwa jajka. Czyli na jajko, tak? Nie będzie za twarde ciasto, jak się używa jajka? Nie, bo nie. Tu jest, robimy z podwójnej porcji, więc nie będzie... generalnie... No, Maciek tak troszeczkę, co? Tak. Generalnie z jednej porcji 250 gram mąki, jedno jajko. Dobra, szczypta okay. soli. I sól. Ciepła woda. Ciepła woda, tutaj mam przygotowane dla ciebie. Okej. Okay. Proszę bardzo. Dziękuję. Okej. Okay. Ciasto możemy na przykład przygotować dzień wcześniej? Mam imprezę i to no mogę nie. trzymać ciasto, nie. Ciasto nie wykonamy dzień wcześniej, ponieważ nam spadnieje, będzie twarde, nie będzie się dobrze wałkowało, nie będzie sprężyste, więc ciasto robimy na świeżo. Po zarobieniu musimy przykryć po prostu jakąś folią, albo żeby nie wysychało. Okej, okay, dobra, rozumiem, fajnie. Ja tutaj idę dalej tak. Przygotowywać na wodę dajemy ciepłą. Ciepłą wodę, tak? Tak, a dlaczego 40 stopni. Bo ciasto będzie dłużej sprężyste. No okej. Okay. I jak już wałkujemy go, to zatrzymamy go w folię, tak mi powiedziałeś. Tak. No to jest bardzo ważny sekret, tak? To nie jest sekret. To jest normalne. Wszyscy to wiedzą. Sekret... A dla tych, co nigdy nie zrobili, nie gotowali, nie robili ciasta, to zawsze to jest sekret. Zawsze to tak. Warto to pamiętać. Dobra, teraz to troszeczkę mąki, rozumiem, na blacie, tak? Tak, trochę mąki na bacie, trzeba rozwałkować. Ja się lubię robić dużo pity, mogę tak zrobić z rękami? Nie możesz, nie. musimy się użyć. Dobra, to robimy tak trochę na ad hoc. Jesteśmy, moi drodzy, na zewnątrz. Nie mamy tutaj kuchni, żeby złapać wszystkie składniki, ale tak samo jak wy, jak jesteście w domu, możecie się zainspirować naszych kuchni. Pierogi można robić głównie na grillu. Mamy tam grill, się pali drewno, smażymy trochę ten boczek, ta cebula, potem robimy ciasto na szybko. Dzieciaki może też się implikować w tym, bo to lubią rozrabiać takie rzeczy, lepiej niż te
biegać i robisz problemy, niech to siedzą w kuchni, sprzątają i gotują. Dosyć cieniutkie chcemy robić? Tak. Tak? Tak, cienkie. Cienkie. Im cieńsze, tym lepsze. Dobrze, dobrze, szef, dobrze, tak to robimy. No dobra, to ja tutaj rozrabiam, ale ostatnie też bierzemy też troszeczkę. Jeżeli możesz, troszkę mąki. Troszkę mąki jeszcze, tak? Tak, dla mnie tutaj, jeżeli możesz. Tak, na szybko, to ja robię trochę na szef, to nie będzie się podobało, ale to... Nie będzie. Powoli zakończymy, chciałem tylko pokazywać, jak facerujemy, jak tu robimy te pierogi. Szef, łóżka, tak? Tak. Do środka? Do środka, zalepiamy. Zalepiamy najpierw środek. Potem idziemy. Tak, brzega. I wstążeczka. I robimy jakieś to, tak? Mogę? Czy? Możesz tak. Super. Ja robię inaczej, ale okej. Cię nauczyłem. No moi drodzy, my tutaj kończymy, robimy dalej pierogi. Zostańcie tutaj z nami, bo to naprawdę się dzieje, jest cudowne. Oczywiście.